Szczęść Boże, Paweł Rzymeszkiewicz, zapraszam na informacje dnia. Nowa szefowa Komisji Europejskiej przybywa z wizytą do Polski. Spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. To ważna rozmowa przed wyborem takiej komisarza dla Polski. 16 lipca Ursula von der Leyen została wybrana na stanowisko przewodniczącej Komisji Europejskiej. Czuję się zaszczycona i oszołomiona i chciałabym podziękować za zaufanie, jakie we mnie pokładacie. To zaufanie do mnie jest jednocześnie zaufaniem do Europy od wschodu do zachodu, od południa do północy, zaufanie do Europy, która jest gotowa walczyć o lepszą przyszłość, a nie walczyć sama ze sobą. Von der Leyen na spotkaniach z frakcjami przedstawiała odmienne wizje Europy. Dla nas ważne będzie podejście do kwestii praworządności, bo to właśnie rzekome łamanie praworządności jako środek ataku na polski rząd przyjął Frans Timmermans. Bez głosów delegacji Prawa i Sprawiedliwości nie miałaby ona najmniejszych szans, żeby zostać szefem Komisji Europejskiej i ona będzie doskonale o tym pamiętać. Zdradzę także, że była bardzo dobra rozmowa zarówno pani minister, teraz pani już szefowej komisji, z klubem europejskiej partii konserwatystów i reformatorów, do której należy delegacja Prawa i Sprawiedliwości, ale też bardzo dobra rozmowa w cztery oczy z samym premierem Mateuszem Morawieckim. Okazję do rozmów premier Mateusz Morawiecki i przewodnicząca Komisji Europejskiej będą mieli już dzisiaj. Po Paryżu Warszawa jest drugą stolicą, do której udaje się von der Leyen. To jest pewien pozytywny gest, sygnał ze strony pani przewodniczącej. Tematów do dyskusji będzie wiele. Chodzi przecież o przyszłość zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej. Są istotne kwestie szeroko rozumiane gospodarcze, wolnego rynku, kwestie związane z energetyką, czy kwestie związane z budżetem. I kwestia związana z podziałem tek unijnych komisarzy. Polska zabiega właśnie o tekę gospodarczą. Komisja Europejska i sama Unia Europejska ma najsilniejsze kompetencje właśnie tam, więc chcielibyśmy się skupić na tym najbardziej pragmatycznym aspekcie członkostwa. Premier ma już swoich kandydatów. Na razie jednak trudno mówić o konkretnym nazwisku. Suwerenną decyzją państwa jest zgodnie z traktatami przedstawiać swoich reprezentantów do Komisji Europejskiej. I owszem, my mamy takich kandydatów. Nowy ład w strukturach Unii Europejskiej to także inna, silniejsza pozycja Polski. Ten przedstawiciel Polski już nie będzie spełniał takiej roli jak Bieńkowska, czyli atakował rząd, czy też nie pomagał rządowi, ale ma też funkcję polityczną, to znaczy musi zbijać te wszystkie ataki, które będą najprawdopodobniej kierowane przez ludzi pokroju Timmermansa. Bo sam Timmermans przez swoją polityczną agresję, między innymi wobec Polski, musiał pogodzić się z porażką w walce o stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Szereg krajów, których rządzą politycy Europejskiej Partii Ludowej, zdecydowało, że będzie popierać stanowisko premierów Polski i Węgier. To ich decyzja. Tak to wygląda w polityce. Początek spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przewodniczącą Komisji Europejskiej po godzinie 11. W Rzeszowie zakończył się 18. Światowy Festiwal Polonijny Zespołów Folklorystycznych. Zwieńczeniem był uroczysty koncert galowy pod hasłem Póki my żyjemy. W wydarzeniu wzięły udział 33 zespoły polonijne z całego świata. To było prawdziwe święto polskości zwieńczone koncertem galowym. W repertuarze były tradycyjne polskie utwory i tańce narodowe. 18. edycja festiwalu była dla uczestników szczególnym wydarzeniem. 50 lat minęło od tamtego czasu. 50 lat kolejnych 18 festiwalów. 50 lat, które połączyło wielu młodych ludzi z całego świata. Znamy się tutaj na tym festiwalu, znamy już od wielu lat. Tak naprawdę mamy tu wielu przyjaciół, którzy przyjeżdżają się z różnych stron świata. Tak naprawdę mamy raz na 3 lub 2 lata spotkać się tak naprawdę w tym gronie. W gronie osób jednego pochodzenia. Polonia, Polacy za granicą to 16-20 milionów. Milionów naszej wspólnoty. To Polacy, którzy tęsknią do Polski, którzy myślą o Polsce, którzy przyjeżdżają do Polski. Polacy, którzy nie wstydzą się ojczyzny. Dziękujemy wam za to, że przyznajecie się do polskości. Dziękujemy wam za to, że jesteście dumni, że jesteście Polakami. Dziękujemy wam za to, że mówicie po polsku, że śpiewacie po polsku i że
tańczycie po polsku. Dzięki temu tożsamość narodowa jest żywa nie tylko od święta. Nie byłoby tego dzielenia się tutaj w Rzeszowie, gdyby nie było codziennej świadomości tego, że jesteście z rodu polskiego, bez względu na to, w jakich krajach, w jakich częściach świata żyjecie. A w festiwalu uczestniczyła Polonia z każdego zakątka świata. Niemal 1000 uczestników, zgrupowanych w 33 zespołach. Praktycznie zespoły mamy z Europy, Azji, Ameryki Południowej, Ameryki Północnej czy Australii. Wszystkie zespoły podczas występów pokazały bardzo wysoki poziom. Przekonamy, że mamy dwa zespoły profesjonalne w Polsce, zespół Mazowsze i Śląsk. Ale nie wiedziałem, że mamy aż tak wiele wspaniałych zespołów folklorystycznych na świecie. Podczas 6 dni w Polsce zespoły te miały możliwość zwiedzić Podkarpacie. Dla uczestników gościnność Polaków okazała się nieoceniona. Polacy są bardzo mili, przyjmują nas gościnnie, wypuszczają nas z własnoręcznie zrobionym pożywieniem. Gością nas byliśmy, odwiedziliśmy kilka różnych wsi. Byliśmy w Łące, byliśmy w kilku okolicznych miejscowościach, gdzie mieliśmy okazję zatańczyć. Z każdej z tych miejscowości bardzo ciężko nam było wyjechać. Ale łatwiej będzie wrócić, bo to nie koniec tradycji polonijnych festiwali. Kolejne spotkanie już niebawem. Podkarpacie was zaprasza za 3 lata. Spotykamy się na Podkarpacie. Organizacja festiwali to nie jedyny krok w stronę Polonii. Nowelizacja ustawy reparacyjnej i Karty Polaka to działania, które mają pomóc Polakom poza granicami kraju wrócić do ojczyzny. Dziś obchodzimy wspomnienie świętego Krzysztofa, jest patronem kierowców i podróżników. Święty Krzysztof to jeden z najpopularniejszych świętych. Dziś obchodzimy jego wspomnienie. Zaliczany jest do tak zwanych 14 świętych wspomożycieli. Jego kult rozszerzał się na wszystkie kraje chrześcijańskie. Święty Krzysztof jest patronem podróżujących. Kierowców, przewoźników, podróżników, budowniczych mostów i samych mostów. Choć jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych świętych, to tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Urodził się w III wieku naszej ery. Był wysokiego wzrostu, w związku z tym też starał się służyć osobom, które pełniły najważniejsze funkcje. Legenda głosi, że pewnego razu miał usłyszeć głos Boga. Według tej legendy już w nocy usłyszał głos dziecka, które go prosiło o przeniesienie na drugą stronę rzeki. Kiedy wziął to dziecię na plecy, nagle okazało się, że niesie ogromny ciężar, który niemal wbijał go w ziemię i pyta, kto ty jesteś, dziecię? A to dziecię, ten chłopiec miał powiedzieć, ja jestem Chrystus, we mnie niesiesz cały świat. Stąd jego imię Krzysztof. Chrystoforoi po grecku oznacza tego, który niesie Boga. Wszyscy, którzy odwołują się do patronatu świętego Krzysztofa, dobrze gdyby jednocześnie modląc się o bezpieczną podróż, jednocześnie starali się nieść Chrystusa swoim życiem, swoim zachowaniem, swoją kulturą na drodze. Święty Krzysztof zginął śmiercią męczeńską w około 250 roku naszej ery. Obraz z wojennego szlaku to tytuł wystawy, jaką można oglądać w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku. Chodzi o obraz Matki Boskiej Tatiszczewskiej ze zbiorów Instytutu Polskiego i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie. Historia obrazu Matki Boskiej Tatiszczewskiej jest związana z obrazkiem z wizerunkiem Matki Bożej Ostrobramskiej, który należał do ojca Tadeusza Walczaka, jezuity, kapelana 15 Pułku Piechoty Wilków. On miał ten obrazek schowany w bucie podczas przesłuchania przez NKWD i podczas przesłuchania ten obrazek mu wypadł. NKWDzista to zauważył, zmiął go i wyrzucił w kąt. I ojciec Walczak, kiedy już był wywlekany z tej sali przesłuchań, zdołał uchwycić ten obrazek, po czym zaszył go w kołnierzu płaszcza. W 1941 roku ojciec Tadeusz Walczak przekazał obrazek Piotrowi Sawickiemu, artyście z Białegostoku, z prośbą o namalowanie obrazu. Był przygotowany na grudzień 1941
1941 roku na przyjazd generała Sikorskiego na inspekcję nowo tworzącej się polskiej armii pod dowództwem generała Andersa w Tatiszczewie, Tockoje i w Pozułku. Akurat 5. Dywizja Piechoty, której częścią był 15. Pułk Wilków, do którego należał mój dziadek, stacjonowała w Tatiszczewie. I stąd Matka Boska Tatiszczewska. Obraz Matki Boskiej Tatiszczewskiej towarzyszył polskim żołnierzom na wielu szlakach bojowych, od Syberii poprzez Irak, Iran, Palestynę, Egipt, aby znaleźć spokojną przystań w kaplicy jezuitów w Londynie. Teraz, dzięki staraniom rodziny Piotra Sawickiego, trafił do Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego w Białymstoku, oddziału Muzeum Podlaskiego. Ten obraz ma symboliczne znaczenie dla historii naszego kraju, zaznacza dyrektor placówki. W osobie Piotra Sawickiego i tego obrazu zawiera się cała symbolika tej gehenny obywateli II Rzeczpospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Białostoczyzny, Łagry, a potem te losy wojenne. Wizerunek Matki Boskiej Tatiszczewskiej będzie można oglądać do 10 września. Następnie obraz wróci do Londynu. To były informacje dnia. Przed nami jeszcze prognoza pogody, a więcej po godzinie 12. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa serdecznie i zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju czeka nas słoneczny dzień. Opady deszczu jedynie na Podlasiu, w centrum, a także w Małopolsce. Na zachodzie bezchmurne niebo. Termometry wskażą od 22 stopni w Gdańsku do 31 w Zielonej Górze. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północy. Niewielkie wahania ciśnienia. Na barometrach w południe zobaczymy 1018 hektopaskali. A teraz zapraszam na przegląd regionów.